Marcin Wikło, witam w studiu w polityce.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Marcelina, piosenkarka, wokalistka, autorka tekstów. Witam. Witaj. Jedna z panien wyklętych. Tak. Marcelina, czy ciebie to nie irytuje, że ty jako piosenkarka jesteś już w jakiś sposób zaszufladkowana, mimo że coś wcześniej przecież zrobiłaś, tak? A jednak mówi się właśnie jedna z panien wyklętych. Nie, no akurat tego rodzaju zaszufladkowanie myślę, że jest jakby na plus, bo no też wyrażamy tym jakiś swój, jak to powiedzieć, no to co my sądzimy o tym wszystkim, a ja jestem na pewno za tym, żeby o takich sprawach mówić, więc jakby z dumą przyjęłam tą szufladkę. Mhm. Zostałaś zaproszona do tego projektu, jak mówisz, z dumą niesiesz ten ciężar, no bo to jest w sumie ciężar, tak? Do tej pory piosenki popowe, a teraz temat zupełnie inny, jak ty się w nim odnajdujesz? No właśnie nie ukrywam, że się bardzo ucieszyłam z zaproszenia, a później jak już te emocje opadły, to tak sobie pomyślałam, no tak, teraz jest wyzwanie, bo trzeba napisać taki, a nie inny tekst, który gdzieś tam będzie się opierał właśnie o tamte zdarzenia i jakąś tam wiedzę, powiedzmy z historii pamiętam jeszcze z liceum, ale nie byłam w tych tematach jakaś super mocna, natomiast temat żołnierzy wyklętych generalnie nie był wcześniej w ogóle poruszany, więc to było wszystko dla mnie nowe. No ale właśnie potraktowałam to jako takie wyzwanie i też coś, co mnie bardzo rozwinęło, bo jak zaczęłam czytać, wgłębiać się w to, jak już książki, oglądałam filmy, wywiady z jakby dziećmi już teraz tych żołnierzy, to jakoś tak sobie pomyślałam, trochę mi głupio, że wcześniej się takimi rzeczami nie interesowałam i jakoś tak troszeczkę, powiedzmy, omijałam takie tematy, bo wiadomo, że młody człowiek woli w jakieś tam weselsze sprawy się angażować. No i teraz generalnie od czasu, jak ta akcja jest, jakoś tak codziennie intensywnie sobie myślę o tym, jak, co ja w ogóle, czy ja jestem patriotką, czy nie. No jakieś takie tematy właśnie, to jest chyba dobre, że właśnie... No i do jakich wniosków dochodzisz, jesteś patriotką? To jest właśnie, to tak sobie ostatnio myślałam o tym patriotyzmie, że to jest takie bardzo niejednoznaczne sformułowanie, bo dla każdego to może znaczyć co innego. Właśnie albo aktywne uczestnictwo w jakichś wyborach, albo w ogóle kandydowanie, czy właśnie obchodzenie świąt i taki inaczej traktuje się ten dzień, kiedy jest jakieś święto narodowe i tak dalej. No wcześniej wydawało mi się, że jakoś tak nie do końca jestem, ale też sobie pomyślałam, że z kolei właśnie zainteresowanie takimi akcjami, co w moim wypadku jest właśnie chyba patriotyzmem i to, że kiedy wyjeżdżam gdzieś za granicę, jednak z dumą mówię o tej Polsce, chwalę się ludźmi, którzy u nas coś fajnego zrobili, bronię też mojego kraju. Poza tym dbam też o to, co się dzieje na moim podwórku, na moim osiedlu. Na pewno nie jestem anarchistką, to jest sprzeczne z tym, więc myślę, że jednak jestem. No ale generalnie myślę sobie, że najważniejsze jest to, że o tym myślę i że jak siedzę ze swoimi znajomymi, którzy zainteresowali się tą akcją też od strony artystycznej, no bo tam fajni artyści i tak dalej. Poszli na koncert, na zasadzie fajnie będzie koncert, posłuchamy sobie dobrej muzy, po czym wychodzą z tego koncertu i tak kurczę, ale to jak to było z tymi żołnierzami, opowiedz. No i siedzimy na imprezie i dwie godziny rozmawiamy na ten temat, a nie na inny. Nie ma jakichś innych rozrywek w tym czasie, po prostu jest poważna rozmowa i myślę, że to jest w tym najważniejsze i fajne, że zaczyna się mówić i że młodzi ludzie się tym interesują. Ale czy myślisz, że ta postawa takiego patriotyzmu nowoczesnego, takiego w tym wydaniu, o którym mówisz, jest normalna? Czy to, co wokół siebie widzisz, to jednak jest lekko odwrotność? No bo zwykło się mówić o tym, że młodzi ludzie teraz to raczej tak od weekendu do weekendu, od imprezy do imprezy, od koncertu do koncertu, ale nie patriotycznego, tylko wręcz przeciwnie. Znaczy trochę tak jest, troszkę... Znaczy na pewno to inaczej wygląda niż wtedy, tak? Wtedy była walka o ojczyznę i to taka no, walka, jednak nadstawiało się karku, oddawało się swoje życie i tak dalej. Teraz jest inaczej, nie musimy tego po pierwsze robić, żyjemy wygodnie, żyjemy dobrze i nikt się nad tym trochę nie zastanawia, co by zrobił, gdyby. I rzeczywiście troszkę tak jest, że młodzi ludzie nad tym się nie zastanawiają, ale z drugiej strony jak jest taka akcja, to jednak jest to zainteresowanie i się o tym mówi. I choćby to, że ludzie mówią o tym, że nie, ja chyba nie jestem patriotą, bo mnie wkurza to i tamto, ja nie wiem nawet kto jest w tym Sejmie, bo nie wiem na kogo głosować, nie pójdę na wybory i tak dalej, ale jak się zacznie pytać w drugą stronę, no ale lubisz te tradycje, podoba ci się na przykład góralszczyzna, gwara, jesteś z tego dumny, no tak, no jak jadę gdzieś tam, to o tym mówię i w ogóle, więc to jest tak, że niby nie, a niby tak. Właśnie wczoraj nawet rozmawiałam z koleżanką, że czy jesteśmy tymi patriotami, czy nie. I ona mówi tak, no w sumie na przykład choćby święta, jakieś tradycje i tak dalej, no wkurza mnie to w rodzinie, jeśli muszę tam jechać i pożegać się z znajomymi, pojechać do rodziny i te święta. Natomiast
kiedy kiedyś wyjechała gdzieś tam do Niemiec, czy gdzieś tam do pracy, nie było jej pół roku i nagle nikt tych świąt tam nie obchodził, tych tradycji nagle zabrakło, nie było jakiś czas tej mowy polskiej i nagle jakoś tak, nie, jednak chcę wrócić do Polski i chcę, żeby to było, nie chcę, żeby ktoś mi to zabierał, żeby nagle ktoś inny tu przyjechał i powiedział, teraz to nie jest Polska, tylko jakiś inny kraj i będzie tak, jak my chcemy. No nie, chyba myślę, że jednak każdy młody człowiek gdzieś tam by się zastanowił, czy w tym momencie mu tego nie zabraknie. Mhm. Mówisz, że musiałaś doczytać pewne rzeczy, żeby napisać tekst do Panien Wyklętych. Mhm. Czy w szkole nie zapełniono Ci tych informacji? Nie uczyłaś się o tym wtedy. Od tego tematu nie było chyba. I no, myślę, że to jest świeża rzecz. Zresztą z tego, co się zdążyłam zorientować, to właśnie jest to nowy temat. Zaczyna się dopiero o tym mówić, że są to bohaterowie, a nie na odwrót. No a tak jak powiedziałam, tak całkowicie szczerze, wiedza z historii z liceum, które było dawno, no jakoś tam powiedzmy od sprawdzianu do sprawdzianu, no i było tak, no było się młodym, teraz zresztą dalej się jest, ale już nadrabiam te luki, a wtedy mi się troszeczkę jednak jakby były ciekawsze tematy i mniej ciekawe, ale jakoś tak się to zdało i troszkę zapomniało, natomiast teraz jest takie świadome odświeżanie tego i przyswajanie nowych informacji też. Mhm. Mówiąc o świętach, są różne sposoby obchodzenia tych świąt, może być na przykład jak w Dzień Flagi taki marsz z różowymi balonikami i z czekoladowym orłem, a może być, nie wiem, wyrapowana rota przez Lilu na koncercie. Który sposób jakby świętowania do Ciebie bardziej trafia? No ja chyba jednak Lilu, to znaczy, no ja myślę, że po prostu to jest też coś, czym ja najlepiej wyrażam swoje emocje. Jak w jakimś takim marszu chyba bym się źle czuła, nie wiem, nigdy nie byłam, nawet jeśli mnie tematy interesują i rzeczywiście o coś walczę, to kibicuję, ale jakoś tak, jednak jak mam napisać piosenkę o czymś i czy wystąpić w jakimś koncercie poświęconym danemu tematowi, to bardzo chętnie, bo to jest po pierwsze to, że w ten sposób mogę w jak najlepszy sposób wyrazić to, że jestem jakby za tym, a dwa, że to jest też wyzwanie, że na co dzień piszę sobie o sobie, o miłości, o jakichś tam swoich problemach, które ja mam aktualnie, czy tam mają moi znajomi, natomiast tutaj jest takie postawienie wyzwania, że a teraz napisz o tym, zobacz jak ci to wyjdzie i poczytaj. I właśnie to jest fajne, że przy okazji tego, że twórczo gdzieś tam poszerzam horyzonty, to też ja sama się rozwijam przy tym wszystkim i mogę właśnie ciągnąć swoich znajomych, ludzi, którzy się interesują moją muzyką, też wtedy zainteresują się tematami, o których śpiewam, więc to jest takie odpowiedzialne zadanie. Mhm. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to, co robisz, jakby działa na rzecz tego, że mówienie o patriotyzmie, o narodzie, o ojczyźnie już nie jest obciachem, tak jak kilka lat temu? Myślę, że tak. No nie jest obciachem zdecydowanie. Też się nad tym zastanawiałam, czy na przykład właśnie to jest jakieś niemodne, bo jest teraz, nie wiem, niektórzy artyści śpiewają o tym, że właśnie nie są, a właśnie ja nagle śpiewam, że jestem, a wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, ale przemyślałam sobie to i tak jak mówię, nie jest to jakiś taki przypadkowy wyczyn mój, tylko rzeczywiście przemyślałam to i miałam czas, bo z 2 miesiące wcześniej już wiedziałam, że coś takiego będzie, więc się przygotowałam. Myślę, że nie jest. Myślę, że właśnie tak jak wcześniej mówiłam, te wszystkie rzeczy składają się na to, że jednak mogę powiedzieć, że tak. Na swój sposób. Świadoma artystka Marcelina była gościem studia w Polityce.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A koncerty Panny Wyklęte niebawem, o terminach będziemy mówili również na portalu w Polityce.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję.